Mamy zachowany w miarę w dobrym stanie sarkofag. Niestety uszkodzony przez poprzednie prace najprawdopodobniej. Który doprowadził do tego, że całe wieką górna część nam się zapadła do środka. Miejmy nadzieję, że osoba, która została tam pochowana, nie zostały kości uszkodzone. Że uda nam się wyciągnąć. Później przeanalizować. No i przede wszystkim, że uda nam się sarkofag zakonserwować i w miarę w dobrym stanie wystawić. Piękny, z elementami najprawdopodobniej pozłacanymi. Ruchome rączki. Pięknie zdobiony na narożnikach aniołki. Najprawdopodobniej każdy z nich posiada jakiś tam inny element. Jeden miał kotwicę w rączce, drugi jakiś wieniec. Także bardzo ciekawe elementy. Zobaczymy, co w środku. Mamy tutaj pochówek dorosłego osobnika. Widać, że miał bardzo trudne życie już pod koniec, ponieważ widzimy, że kręgi kręgosłupa są bardzo powyginane. Najprawdopodobniej był chory, miał skoliozę, być może jakiegoś garba. Bardzo tutaj są czytelne właśnie takie choroby mieszkańców Kostrzyna w połowie XIX wieku. Jest to ciekawostka, ponieważ w tamtych czasach również ludzie bardzo ciężko chorowali. No i o tyle mieli taki problem, że nie mieli takiej opieki lekarskiej. W każdym bądź razie tutaj jest pochówek starszej osoby, który musimy w tej chwili zadokumentować i no i po prostu wyeksplorować. Będziemy przenosić. Jesteśmy po 2 tygodniach prac wykopaliskowych. Nasze badania mają się ku końcowi. No i na sam koniec otrzymaliśmy taką niespodziankę w postaci grobów masowych, które odkryliśmy na wyższych partiach. Są to groby z czasów II wojny światowej i zostały tutaj pochowane najprawdopodobniej osoby z pobliskiego szpitala, które nie... Wszystko na to wskazuje i nie przeżyły zabiegów chirurgicznych. Świadczą o tym przede wszystkim ślady, które są pozostawione na kościcu, na układzie kostnym. I mamy na przykład osobnika, który jest pochowany po trepanacji czaszki. Bardzo specyficzne cięcie.
które świadczy o tym, że był bardzo ciężko ranny, prawdopodobnie po urazie głowy. Znaleźliśmy też pochówek, w którym osoba miała, na której dokonano amputacji dłoni. I wszystko właśnie na to wskazuje, że mamy tutaj ofiary po wstępnym leczeniu. No i na tym etapie dokonamy jakby eksploracji, wydobycia ofiar tych drugowojennych. No a niestety pod spodem czeka nas dalszy ciąg pochówków z XIX wieku. Jak widać, to jest kolejny element historii Kostrzyna, zresztą bardzo ciekawej. No i mam nadzieję, że to znajdzie dalszy etap w postaci jakiejś publikacji.